Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8 na wykładzie z cyklu Warszawskie wędrówki z historią. W dniu dzisiejszym będą mieli Państwo okazję wysłuchać wykładu dotyczącego masonerii warszawskiej w latach 1910-1961. Wykład wygłosi pan Tomasz Krok z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, którego bardzo serdecznie witam i oddaję głos. Dziękuję bardzo. Zatem przejdźmy do wykładu. W Królestwie Polskim wolnomularstwo było legalnym ruchem tolerowanym przez władzę. W sierpniu 1821 roku za sprawą ukazu carskiego masoneria w zaborze rosyjskim została rozwiązana, a jej członkowie zostali zmuszeni do deklaracji, że nie będą oni uczestniczyć w ruchu wolnomularskim ani w kraju, ani też za granicą. Przez prawie wiek polska masoneria nie miała więc swojego przedstawicielstwa na terytorium Polski. W początkach XX wieku o zainteresowaniu stołecznej inteligencji tematyką wolnomularską, której to zaciekawienie przerodziło się z czasem w chęć uczestnictwa oraz tworzenia lóż masońskich, możemy mówić orientacyjnie od 1904 roku. Wówczas to ukazało się książkowe wydanie Popiołów Stefana Żeromskiego, drukowanych wcześniej w odcinkach w stołecznym tygodniku ilustrowanym w latach 1902-1903, ze słynnym rozdziałem Gnosis opisującym rytuał inicjacji lożowej. Dwa lata później, w 1906 roku, wydano broszurę publicysty, działacza postępowej demokracji, socjalisty Andrzeja Niemojewskiego, zatytułowaną O masonerii i masonach, szkic popularny. Literatura ta, choćby w zarysie, ukazywała, czym może być owa tajemnicza organizacja, o której szeptano pokątnie w inteligenckich salonach. Niewątpliwie zainspirowała także środowisko postępowej inteligencji warszawskiej do zmaterializowania kiełkujących idei o założeniu polskiej, romantycznej swej naturze organizacji masońskiej. Oczywiście wśród polskich elit na temat masonerii dochodziły wcześniej informacje zarówno od emigracji, czy też z zagranicznej literatury. Powołaniem do życia polskiej organizacji wolnomularskiej zajął się w 1909 roku dr Rafał Radziwiłłowicz. Był on lekarzem, psychiatrą, profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a prywatnie szwagrem Stefana Żeromskiego. Został on zainicjowany, a więc jakby wprowadzony do wolnomularstwa we francuskiej loży Renovateur. Wraz z nim do loży należeli inni Polacy, publicysta i działacz ludowy Maksymilian Malinowski, filozof i historyk Władysław Kozłowski, przemysłowiec i działacz ruchu ludowego Stanisław Osiecki czy lekarz Antoni Natason. Była to loża, która należała do organizacji Wielkiego Wschodu Francji. Tutaj taka mała dygresja. Warto zaznaczyć, że Wielki Wschód jest organizacją pozostającą w konflikcie ze starszą Wielką Zjednoczoną Lożą Anglii założoną w 1717, reprezentującym tak zwane wolnomularstwo anglosaskie, wymagające od swoich członków wiary w Boga traktowanego ponadkonfesyjnie, pod nazwą Wielkiego Budowniczego Świata. W lożach anglosaskich zwyczajowo zabraniano także rozmów na temat religii czy polityki. Z kolei Wielki Wschód Francji, założony w 1773, głosi antyklerykalne, agnostyczne oraz liberalne hasła. Organizacja ta w publicystyce oraz literaturze przedmiotu często bywa nazywana wolnomularstwem francuskim. To właśnie pod patronatem tej struktury niedoszli polscy wolnomularze postanowili odrodzić ruch masoński. Był to nieprzypadkowy wybór, bowiem Wielki Wschód stawiał sobie za zadanie
szerzenie ideałów Wielkiej Rewolucji Francuskiej oraz republikanizmu. A co za tym idzie, za swojego wroga uważał rosyjski carat, szczególnie znienawidzony przez polskich socjalistów. Poglądy te były zatem bliskie polskiej lewicy niepodległościowej. 10 czerwca 1910 roku została założona warszawska loża o wymownej nazwie Wyzwolenie. Jej przewodniczącym ogłoszono doktora Radziwiłłowicza. Od tego też momentu datuje się na ziemiach polskich odrodzenie wolnomularstwa w XX wieku. Tego samego dnia do centrali paryskiej Wielkiego Wschodu Francji wpłynął wniosek o przyjęcie tej loży w skład organizacji. Stało się to ostatecznie dopiero 5 lipca 1911 roku. Pomimo tego Wyzwolenie działało prężnie i niemal od początku swojej działalności rozbudowywały kontakty z potencjalnymi przyszłymi członkami ruchu. Rozpoczęto między innymi od próby zwerbowania samego Józefa Piłsudskiego, który ostatecznie nie wyraził na to zgody. W swoich wspomnieniach Aleksandra Piłsudska pisała, że około 1908 roku Radziwiłłowicz i Żeromski namawiali Piłsudskiego, by wstąpił do masonerii. Odmówił im, motywując tym, że nie chce wiązać sobie rąk z obowiązaniami międzynarodowymi. Do loży Wyzwolenie należeli członkowie radykalnej inteligencji o lewicowych poglądach, m.in. przyrodnik, pedagog, zastępca komendanta głównego ZHP, Konrad Chmielewski, inżynier i fizyk Marian Grotowski, polityk PPS-u, założyciel Ligi Państwowości Polskiej Stanisław Garlicki. W latach 1911-1912 powołano kolejną warszawską placówkę Odrodzenie, która najprawdopodobniej została utworzona dla zabezpieczenia ruchu wolnomularskiego w stolicy na wypadek, gdyby na trop wolnomularstwa wpadła carska ochrona. W jej skład weszli m.in. historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Marceli Handelsman, prezes Warszawskiego Komitetu Giełdowego, brat wspomnianego wcześniej Antoniego Natasona Kazimierz, czy prekursor Polskiej Szkoły Psychiatrii Sądowej Witold Łuniewski. Powzięto wówczas także decyzję o powołaniu instancji koordynującej pracę wyżej wymienionych lóż. Składała się ona z posiadaczy wyższego stopnia wtajemniczenia, czyli doktora Radziwiłłowicza, Chmielewskiego oraz Stanisława Patka, którzy tworzyli kapitułę. Patek był prawnikiem, dyplomatą i działaczem politycznym, późniejszym założycielem Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Łączna liczba wolnomularzy zrzeszonych w powyższych warsztatach nie przekraczała w sumie 100 członków, na których składali się przeważnie działacze polityczni kojarzeni z partiami takimi jak lewicowe PPS Lewica, PPS Frakcja Rewolucyjna, czy też ugrupowań o zabarwieniu prawicowym, Polska Partia Postępowa czy Frakcja Radykałów Narodowych. Niemal od początku swojego istnienia wolnomularstwo warszawskie przejawiało aktywność na polu politycznym oraz oświatowym. Przykładowo do stołecznej loży należał redaktor naczelny popularnego dwutygodnika warszawskiego Zaranie, Maksymilian Malinowski. Warszawscy masoni udzielali wielokrotnie finansowej pomocy temu pismu. W kwestiach politycznych stołeczna masoneria, jak i cały istniejący wówczas ruch wolnomularski zaangażował się we współpracę z kształtującym się środowiskiem Piłsudczyków. Świadczy o tym fakt, iż to właśnie z inicjatywy dwóch masonów, Radziwiłłowicza i Edwarda Abramowskiego, miało miejsce paryskie spotkanie masonów z obozem Piłsudskiego, reprezentowanym wówczas przez Michała Sokolnickiego oraz Wacława Sieroszewskiego. Ostatecznie obie strony zraził do dalszej współpracy sceptycyzm, który przejawiał wobec masonów sam Piłsudski, mimo że w początkowych etapach swojej kariery politycznej wiele im zawdzięczał. Przede wszystkim mowa tu o Patku oraz Radziwiłłowiczu. Ten drugi poinstruował go w 1910 roku, gdy więziony był wówczas w Cytadeli Warszawskiej, jak symulować obłęd, aby więzienną celę zamienić na pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Sytuacja w stołecznych lożach zmieniła się wraz z wybuchem wojny i zajęciem kongresówki przez państwa centralne w sierpniu 1915 roku. Część członków wolnomularstwa wstąpiła do legionów,
bądź też opuściła tereny królestwa, wyjeżdżając między innymi do Rosji. Innym masonom zwyczajnie brakowało czasu na działalność w loży, z racji tego, iż niemieckie władze zalegalizowały działalność partii politycznych, w których aktywnie działali przedstawiciele inteligencji. Spowodowało to uśpienie działalności placówek, ich upadek lub znaczne uszczuplenie się ilości adeptów. Z tego też powodu musiały się połączyć warszawskie loże Wyzwolenie i Odrodzenie, tworząc nową placówkę o nazwie Zmartwychwstanie pod przewodnictwem Antoniego Natasona. Pomimo zalegalizowania stowarzyszeń politycznych, jak i faktu tego, iż ruch wolnomularski w Niemczech był w pełni legalny, polscy masoni postanowili nadal działać w pełnym ukryciu. Powodem takiej decyzji mógł być fakt, iż loże w Polsce podlegały wrogiej państwom centralnym organizacji Wielkiego Wschodu Francji, z którą zresztą polscy masoni mieli utrudniony kontakt. Sytuacja w środowisku masońskim w Warszawie po odzyskaniu niepodległości państwa polskiego też nie była dla masonów szczególnie optymistyczna. Co prawda istniała wówczas wspomniana stołeczna loża Zmartwychwstanie, ale jej dalsze funkcjonowanie wskutek bojkotu towarzyskiego i mistrza przez prominentnych przedstawicieli masonerii Patka oraz Radziwiłowicza nie dawała żadnych perspektyw dla jej dalszego rozwoju. Piłsudski niechętnie tolerował zaś przynależność polskich lóż istniejących od 1910 roku do Wielkiego Wschodu Francji. Wraz z nastaniem niepodległości państwa chciał więc wpłynąć na zmianę organizacji przyszłego wolnomularstwa w Polsce. Według jednego z masonów, senatora BBWR Jerzego Iwanowskiego, do powstania w pierwszych miesiącach dwudziestolecia Loży Obrządku Szkockiego miał przyczynić się właśnie Piłsudski. Miał ku temu dobrą okazję, ponieważ coraz bardziej widoczne było zapotrzebowanie na utworzenie polskiej placówki wśród rodzimych masonów powracających po latach politycznej emigracji. Byli to przede wszystkim uciekinierzy z Rosji oraz emigranci z Włoch, którzy zapoznali się z wolnomularstwem dzięki tamtejszej rzymskiej polsko-włoskiej loży Polonia. Wśród nich istniała także grupa Polaków powracających ze Stanów, którzy zetknęli się z wolnomularstwem dopiero na obczyźnie przez loże wolnomularstwa anglosaskiego działające w Nowym Jorku i Chicago. Na kulisy upadku znaczenia Wielkiego Wschodu w Francji w Polsce nieco więcej światła rzuca wypowiedź członka tej organizacji Witolda Giełżyńskiego, które przytoczył w swej pracy Wschód Wielkiego Wschodu jego syn Wojciech, który notabene również był wolnomularzem. Tutaj cytat. W styczniu 1918 odbyło się w mieszkaniu mecenasa Franciszka Paschalskiego zebranie wolnomularskie, na którym toczyła się dyskusja co do ustosunkowania się masonerii polskiej do sytuacji politycznej. Zygmunt Chmielewski, przyrodni brat doktora Rafała Radziwiłowicza, był za legionami, czyli reprezentował kierunek ściśle niepodległościowy. Polska odzyska niepodległość dzięki wywalczeniu jej i własnej woli stania się niepodległą. Stanisław Patek stał na stanowisku, że odzyskamy niepodległość na skutek stanowisk masońskich zachodnich, wpływów masonerii, a w szczególności Wielkiego Wschodu Francji, któremu podlegały loże w Polsce. Zwyciężył kierunek Chmielewskiego, a po tym zebraniu nastąpił zupełny upadek wpływu Wielkiego Wschodu Francji w Polsce, którego nigdy więcej on nie odzyskał. Koniec cytatu. Na początku 1919 roku nieformalną strukturę masońską założyła grupa wspomnianych wyżej wolnomularzy pod przewodnictwem Stanisława Patka. Warsztat ten nie posiadał jednak odpowiednich dokumentów, żadnej z istniejących wówczas organizacji masońskich, wynikiem czego nie można go było uznać za loże. Stanowił jednak dobrą bazę rekrutacyjną pod przyszłą organizację wolnomularską, a o jego względy zaczęły zabiegać dwie duże europejskie obediencje, czyli organizacje wolnomularskie. Wielki Wschód Francji oraz Wielka Loża Narodowa Włoch Rytu Szkockiego, reprezentująca nurt wolnomularstwa anglosaskiego. Zdaniem badacza wolnomularstwa Leona Haina, nieprzypadkowo to właśnie aktywni masoni i przedstawiciele tych dwóch organizacji zostali ambasadorami Włoch i Francji w odrodzeniu Rzeczpospolitej. Byli to kolejno Francesco Tomasini reprezentujący Włochy oraz André Hector de Panafi,
Mieli oni, zdaniem Haina, za zadanie utrwalić wpływ swoich organizacji w Polsce. Jednym z powodów, dla którego włoscy masoni zainteresowali się polskim ruchem wolnomularskim, był fakt istnienia rzymskiej loży Polonia, o czym mówiłem już wcześniej, której część członków postanowiła wrócić do kraju. Piłsudski, który niechętnie odnosił się do orientacji profrancuskich w polityce zagranicznej, był wówczas postacią, która miała największe polityczne wpływy oraz cieszyła się dużą popularnością i posłuchem wśród polskiego społeczeństwa, w tym także jego elit. To też włoscy masoni bez większych przeszkód wygrali starcie z francuską organizacją Wielkiego Wschodu. 9 stycznia 1921 roku włoska Grand Loggia Nazionale uznała Wielką Lożę Narodową Polski za w pełni legalną. Na wiosnę 1920 roku do wspomnianej już wcześniej wolnomularskiej struktury Patka, na skutek rozmów z włoskimi braćmi oraz zakulisowych działań Piłsudskiego, dołączyli 19 marca członkowie Polonii, tworząc placówkę o nazwie Kopernik. Już 24 kwietnia włoska centrala przyjęła ją w skład Grand Loggia Nazionale. Warsztat ten uzyskał więc status loży matki, co w nomenklaturze wolnomularskiej oznaczało, że ma on prawo do powoływania nowych lóż w kraju. Samodzielna już od 1921 roku polska organizacja nie spoczęła na laurach. W kolejnych latach w Warszawie założono stołeczne loże o nazwach Henryk Dąbrowski oraz Loża Trzech Braci, założone w 1921 roku. Loża Traugut, założona w 1922, Loża Norwid, założona rok później, oraz Loża Prawo Ludu, założona w 1927. Już w 1922 roku do warsztatów Wielkiej Loży Narodowej Polski należało łącznie w całej Polsce w sumie 259 adeptów, wśród których można było znaleźć przedstawicieli najróżniejszych elit. Do wolnomularstwa rekrutowała się zamożna postępowa inteligencja, profesura szkół wyższych, środowiska wolnych zawodów oraz wyższych kręgów administracji państwowej i wojska. Z bardziej wpływowych postaci przedwojennej Warszawy wolnomularzami byli m.in. prawnik, członek Rady Miejskiej stolicy Leon Berenson, historyk, wykładowca OW Stanisław Kętrzyński, malarz i profesor Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych Edward Okuń, prawnik warszawski urzędnik Henryk Kawecki, aktor i dyrektor Teatru Rozmaitości w Warszawie Juliusz Osterwa, znany stołeczny przedsiębiorca Karol Steinbock, wykładowca Politechniki Warszawskiej Stanisław Kalinowski, fizyk, profesor i twórca teorii holografii Mieczysław Wolfke oraz słynni lekarze, pediatra, rektor Uniwersytetu Warszawskiego Mieczysław Michałowicz, histolog, dziekan Wydziału Lekarskiego UW Mieczysław Konopacki czy twórca tzw. Warszawskiej Szkoły Psychiatrii Jan Mazurkiewicz. Wśród masonów bez trudu można było także znaleźć ludzi z najbliższego otoczenia marszałka Piłsudskiego, m.in. Kazimierza Bartla, Walerego Sławka, osobistego adiutanta marszałka Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, polityka BBWR-u Leona Kozłowskiego, pułkownika Adama Kosa, publicystę majora Mariana Dąbrowskiego, generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, generała Edwarda Ryza-Śmigłego, pułkownika Bronisława Pierackiego, generała Lucjana Żeligowskiego czy późniejszego premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego. Badacze tematyki sądzą, iż niektórzy członkowie wolnomularstwa włączyli się do prac lożowych wyłącznie z inspiracji marszałka. Jak wspominał w swojej książce 20 lat w wolnej Polsce syn prawnika i wolnomularza Aleksandra Lednickiego Wacław, cytat, chyba z końcem roku 25 loże te bardzo się powiększyły liczebnie. Napłynął, jak słyszałem, licznie reprezentowany element wojskowy i to wyłącznie spod znaku Piłsudskiego. Rozmaici kapitanowie i pułkownicy znaleźli się w lożach i podobno zachowywali się bardzo potulnie. Pono wygłaszali nieraz dobrze przygotowane referaty na najrozmaitsze tematy. Koniec cytatu. Po zamachu majowym
w 1926 roku nowa władza zdołała przekonać do swojej wizji funkcjonowania państwa część z masonów, uważanych do tej pory za gorących zwolenników demokracji. Pierwszy gabinet pomajowy składał się zresztą z 5 na w sumie 11 ministrów, którzy byli wolnomularzami. Byli to oprócz samego premiera Kazimierza Bartla, pełniącego też rolę ministra kolei żelaznych, ministrowie spraw zagranicznych August Zaleski, przemysłu i handlu Hipolit Gliwic, sprawiedliwości Wacław Makowski oraz pracy i opieki społecznej Stanisław Jurkiewicz. 4 czerwca 1926 Wielka Loża Narodowa Polski wydała uchwałę, w której poparła ona zamach majowy. Być może było to spowodowane tym, że organizacja miała poważne problemy spowodowane wzmożonymi atakami opinii publicznej przy okazji dojścia do władzy w 1923 roku centroprawicowego rządu, który odpowiedzialny był za zwolnienia polskich dyplomatów ze względu na ich uczestnictwo w ruchu wolnomularskim. Chociaż pomajowa idylla trwała dla wolnomularzy względnie długo, przykładowo stanowisko wicemarszałka Senatu jeszcze w latach 1928-1930 sprawował mason Hipolit Gliwic, to wśród niektórych z nich stopniowo dawały o sobie znać demokratyczne przekonania. W konsekwencji zaczęli oni lokować się w opozycji do obozu sanacji. Rezultatem tego niezadowolenia była decyzja masonów z 1928 roku o uśpieniu bez terminu, jak dyplomatycznie nazywano wydalenie z organizacji niektórych, szczególnie podejrzanie rozpolitykowanych członków lóż związanych z marszałkiem Piłsudskim, w tym Edwarda Rydza-Śmigłego, Bronisława Pierackiego czy Adama Koca. Duża część masonów nadal jednak sympatyzowała z sanacją. Widoczna zmiana nastąpiła dopiero w latach 1931-32, kiedy to wybuchła sprawa procesu Brzeskiego, który skutkował uwięzieniem członków Centrolewu. W procesie tym skazany na 3 lata został mocno związany z masonerią Adam Pragier, którego wyrok zmusił do emigracji. Wtedy też masoni, widząc, iż wolnomularstwo jest zależne od władz, które w dodatku posługują się twardymi, niedemokratycznymi metodami rządzenia, postanowiło wycofać się z życia lożowego. Wynikiem tego był znaczny odpływ wolnomularzy i poprzez to zamknięto w Polsce 4 loże masońskie, w tym 3 w Warszawie. Pozostali wolnomularze podjęli próby współpracy z liberalną częścią władz sanacyjnych, a sytuacja w polskim wolnomularstwie zmieniła się wraz z rokiem 1936, kiedy to powołano rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego, który doprowadził w końcu 1938 roku do podpisania przez prezydenta Ignacego Mościckiego dekretu o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich. Należy także pamiętać, że organicznym wrogiem wolnomularstwa w Polsce był Kościół katolicki, no nie tylko w Polsce. Kierując się między innymi wytycznymi zawartymi w antymasońskiej encyklice Humanum Genus papieża Leona XIII o masonerii z 20 kwietnia 1884 roku, Kościół katolicki był niechętny reaktywującemu się w początkach II Rzeczpospolitej ruchowi wolnomularskiemu. Ważnym czynnikiem oddziałującym na społeczeństwo był również stosunek do tej kwestii najwyższych hierarchów Kościoła katolickiego. Przykładowo prymast August Klont na temat masonerii wypowiadał się w bardzo negatywnym świetle, między innymi w przemówieniu na 3. Śląskim Zjeździe Katolickim w 1925 roku. I tutaj takie słynne słowa. Cytat. Wiemy dobrze, że masoni piastują wysokie urzędy w naszej Rzeczpospolitej, że zdobywają wpływy na kierunek wewnętrzny i zewnętrzny polityki polskiej, a co gorsza, masoneria przypuszcza szturm na szkołę polską. Natomiast na zjeździe katolickim z dnia 6 listopada 1926 roku z ust Chlonda padły znamienne słowa. Czy mamy zaprzedać się w wolnomularską niewolę? Czy naprawdę mamy powtarzać błędy innych ludów i w zaraniu swojego bytu kłaść kark w masońską pętlicę? Tym więcej zerwać z nią musi Polska, że masoneria to konspiracja zagraniczna, której nie tylko na Polsce nic nie zależy, ale której potężnej Polski nie chce. Koniec cytatu.
Kościół katolicki w Polsce wzmożone działania przeciwko wolnomularzom rozpoczął w roku 1933, kiedy to za sprawą polecenia z Watykanu zaczął zbierać informacje o wolnomularstwie drogą wywiadowczą. Powierzano to zadanie księdzu Zygmuntowi Kaczyńskiemu, będącemu wówczas dyrektorem Katolickiej Agencji Prasowej i nadając mu funkcję pełnomocnika do spraw lożowych, którą pełnił do września 1939 roku. Według biografa księdza Kaczyńskiego, Ryszarda Gajewskiego, jego zainteresowania masonerią datowały się już od 1929 roku, to jest od czasu, kiedy został mianowany dyrektorem Katolickiej Agencji Prasowej. W tym celu odbył wiele podróży studyjnych do Szwajcarii, Włoch, Francji, Anglii, by na miejscu zaznajomić się z materiałami dotyczącymi masonerii. Zmasowany atak polityczny wymierzony w wolnomularstwo nastąpił w roku 1937 wraz z pojawieniem się na scenie obozu Zjednoczenia Narodowego, czyli popularnie zwanego Ozonem, oscylującego światopoglądowo wokół nacjonalistycznej prawicy. Pod koniec czerwca 1937 roku w sejmowym wystąpienia szef Ozonu i były wolnomularz Adam Koc otwarcie zaatakował masonerię. Stwierdził on, że musi być ona zniszczona i usunięta jako jeden z czynników obok komunizmu rozbijający jedność narodową. Zdaniem najwybitniejszego w Polsce badacza masonerii Ludwika Hasa w ustach prominentnego Piłsudczyka starej daty było to czymś niezwykłym i nowym, zaś u przywódcy partii rządzącego zgoła groźnym dla masonerii i jej adeptów. W marcu 1938 roku poseł Wacław Budzyński przedstawił w Sejmie projekt ustawy antymasońskiej przewidując karę więzienia za przynależność do wolnomularstwa. Mówił o tym artykuł 2 ustawy, cytat: kto na obszarze państwa polskiego bierze udział w działalnościach jawnych, tajnych lub zamaskowanych związków masońskich, współdziała z takimi związkami lub w jakikolwiek sposób wykonuje działalność tych związków, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od 5 lat oraz grzywny. Po przedstawieniu projektu w jednym z wywiadów Budzyński powiedział, że ustawa przeciwmasońska z najbardziej drakońskimi karami za przynależność i współdziałanie z masonerią spóźniła się o całe 20 lat, powodując nieobliczalne szkody dla społeczeństwa polskiego zarówno pod względem społecznym, gospodarczym, jak i politycznym. Budzyński mówił także, że bezrobocie i nędza mas, zabagnienie szeregu odcinków życia gospodarczego w Rzeczpospolitej są bezpośrednim skutkiem penetracyjnej działalności masonerii wewnątrz kraju, nie mówiąc już o zwalczaniu Polskę przez tę maszynerię na terenie międzynarodowym. Koniec cytatu. 10 lipca 1938 na łamach pisma Jerzego Giedroycia Polityka ukazał się głośny tekst byłego wolnomularza Leona Kozłowskiego zatytułowany Parę uwag o masonerii w Polsce, który poruszył w nim kwestię negatywnych wpływów wolnomularstwa na politykę w Rzeczpospolitej. Wskazał on na przynależność do lóż opozycyjnych działaczy związanych z Frontem Morze jako ekspozyturą Wielkiego Wschodu Francji, takich jak Ignacy Paderewski, Władysław Sikorski, Maciej Rataj, Stanisław Stroński czy Stanisław Kot. Faktycznie w reakcji na antywolnomularskie tendencje władz sanacyjnych coraz chętniej współpracujących w tej kwestii z Kościołem. Część masonów uaktywniła się w latach 1937-1938 w opozycji do spadkobierców Piłsudskiego. Przejawiało się to m.in. w zainicjowaniu przez nich klubów demokratycznych w największych miastach w Polsce oraz bezpośrednim udziale wysoko postawionych wolnomularzy we wspomnianym Froncie Morze. Bacznie i z niepokojem obserwując rozwój wypadków i uprzedzając organa państwowe, dostojnicy Wielkiej Loży Narodowej Polski już w październiku 1938 roku podjęli decyzję o samorozwiązaniu lóż, ukryciu pamiątek i przedmiotów obrzędowych oraz przekazaniu części środków Robotniczemu Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Dnia
22 listopada 1938 roku ujrzało światło dzienne dekret prezydenta Rzeczpospolitej o likwidacji zrzeszeń wolnomularskich, który uznawał je za rozwiązane z mocy samego prawa. Majątek skasowanych lóż miano przekazać Skarbowi Państwa, dokumenty przeniesiono do archiwów państwowych, zaś każdemu, kto pozostałby czynnym masonem, grożono karą pozbawienia wolności do lat 5. Oprócz zdelegalizowania lóż wolnomularskich w Polsce, rewizji u niektórych masonów oraz rozdysponowania reszty ich majątku, władze nie doprowadziły nawet do przesłuchań osób podejrzanych o działalność wolnomularską, nie wspominając nawet o wyciągnięciu jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Warto zaznaczyć, że oprócz Wielkiej Loży Narodowej Polski w kraju, w tym w Warszawie, działały loże wolnomularstwa mieszanego oraz loże okultystyczne. Pierwsze z nich, loże mieszane, zrzeszały się w ramach organizacji międzynarodowego mieszanego zakonu wolnomularskiego Le Droit Humain. To, co wyróżniało ten typ wolnomularstwa, to przede wszystkim fakt, iż przyjmował on swoje szeregi na równych prawach również kobiety. W początkach XX wieku był on także osobowo i organizacyjnie związany z Towarzystwem Teozoficznym. Była to synkretyczna organizacja filozoficzno-religijna, łącząca w sobie tradycje hinduizmu, buddyzmu, XIX-wiecznego scjentyzmu oraz spirytyzmu, którego podstawy sformułowała na łamach swoich dzieł rosyjska szlachcianka i medium Helena Błavatska, żyjąca w latach 1831-1891. Najsłynniejszym polskim teozofem, który jednocześnie był członkiem Wielkiej Loży Narodowej Polski, był bez wątpienia generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz. W 1924 wraz z pisarką i działaczką społeczną Wandą Dynowską był inicjatorem organizacji wolnomularstwa mieszanego. Przedstawili oni projekt jego powołania samemu Józefowi Piłsudskiemu, który miał wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy, mając jednak nadzieję na większą niezależność od podmiotów zagranicznych. Świadczy o tym fragment dzienników żony marszałka, w których odnotowała ona, że, cytuję, teorie teozofii i norm życia na ich tle nie budziły w Piłsudskim zaufania. Wiadomo, że od jednego z wyższych oficerów, który odgrywał tam większą rolę, Piłsudski zażądał wystąpienia z tej organizacji. Postawił sprawę w ten sposób, że jeżeli oni inni wojskowi mają przywiązanie do teozofii, mogą założyć organizację własną, ale zupełnie niezależną od międzynarodowej. Koniec cytatu. Warszawskie loże wolnomularstwa mieszanego w ramach swoich zebrań zajmowały się odrębnymi zagadnieniami. Grupowali się w nich także ludzie o podobnym statusie społecznym, pracy czy wykształceniu. Pierwsza z lóż warszawskich, Loża Orła Białego, do której należało wielu członków Towarzystwa Teozoficznego, zajmowała się studiowaniem znaczenia rytuału i symboli wolnomularskich. Loża Świętego Graala, której mistrzem był generał Tokarzewski-Karaszewicz, trudniła się sprawami społecznymi. Loża Świętego Michała Archanioła w Warszawie skupiała większości wojskowych. Podobnie jak wolnomularstwo regularne, loże mieszane zaprzestały swojej aktywności po 1938 roku. Z kolei Polskie Towarzystwo Teozoficzne nie objął dekret o likwidacji i polscy teozofowie kontynuowali swoje spotkania w ogniskach teozoficznych aż do września 1939. Do innej kategorii wolnomularstwa należała masoneria okultystyczna. Z tych niewielkich, efemerycznych organizacji warto wyróżnić warszawską lożę działającą w ezoterycznym obrządku Memphis Mizraim, piramida północy w Dolinie Wisły. Założona w 1937 roku, działała przy niej również loża wyższych stopni. Czołową postacią, wokół której skupione były prace polskich struktur zakonu Memphis Mizraim, był historyk, uczeń profesora Marcelego Handelsmana, Jan Korwin-Czarnomski. Jego współpracownikami w ramach warszawskiej
wielkiej świątyni mistycznej Polski był astrolog Robert Walter oraz oficer Abwery rezydujący w Polsce, rosyjski szlachcic pochodzący z Wielkiego Księstwa Finlandii, Borys Holmston-Smysłowski. Po 1939 pełnił on służbę na terenach okupowanej Polski oraz Prus Wschodnich. Po inwazji Niemiec na Sowiety w czerwcu 1941 roku w ramach swoich wojskowych obowiązków stworzył formację wywiadowczą Sonderstab R, działającą w okupowanej Warszawie. Najprawdopodobniej działalność na kanwie masonerii ezoterycznej rytu Memphis Mizraim była jedynie przykrywką dla działalności agenturalnej jej członków. Smysłowski pełnił w Polsce misję dla wywiadu niemieckiego, Czarnomski według opracowań kontrwywiadu AK, najprawdopodobniej wywiadu brytyjskiego. Czarnomski został zamordowany w niejasnych okolicznościach 25 lub 26 czerwca 1944 roku. Miał on zostać przez pomyłkę zabity przez reakcyjne koła polskiego podziemia, które wzięły go za członka delegatury rządu na kraj i działacza Zjednoczenia Demokratycznego, kapitana AK Eugeniusza Czarnowskiego. W innej wersji miał być on zostać również zabity z polecenia samego Smysłowskiego. Po wojnie ostatni z członków loży Robert Walter z powodu swoich kontaktów ze Smysłowskim, oficerem Abwery, był inwigilowany i został w końcu zatrzymany w 1952 roku i to pomimo jego znajomości z Niną Andrycz nie został on zwolniony, a śledztwo przeciwko niemu trwało do 1954 roku. Wracając jeszcze do ustawy antymasońskiej z 1938 roku, to działania likwidacyjne objęły także niemieckie loże działające w Polsce na terytorium Rzeczpospolitej. Były to loże z byłego zaboru pruskiego i austriackiego, które utworzyły lożę dystryktową Polski, w skład której wchodziło 13 placówek oraz organizacje parawolnobularskie, placówki żydowskiego zakonu Binaj Birit oraz organizacje zakonu dziwnych towarzyszy od Fellows i zakon Templariuszy Dobrych. Były to organizacje parawolnomularskie inspirujące się symboliką czy też systemem organizacyjnym masonerii, ale w 1938 roku także objął je dekret antymasoński. W czasie wojny wolnomularze ograniczyli swoją działalność na terenie Warszawy do absolutnego minimum, organizując się wokół wolnomularza warszawskiego historyka Emila Kipy, który nadzorował spotkania niewielkich kółek masonerii. Innym ośrodkiem nieformalnych spotkań było mieszkanie byłego dyplomaty i wolnomularza Józefa Ziabickiego, gdzie spotkała się do wybuchu powstania grupa około 10 masonów. Warto także nadmienić, że na początku 1940 roku spośród wolnomularzy, którym udało się przebić z ogarniętej wojną Polski do Francji, w Paryżu zawiązała się nawiązująca do warszawskiej loży Kopernik loża o tej samej nazwie. Jej przewodniczącym został adwokat Tadeusz Tomaszewski. Działa ona pod zwierzchnictwem Wielkiej Loży Francji. Po kapitulacji stolicy Paryża w czerwcu 1940 roku większość członków loży wyjechała do Anglii, a sama loża przestała istnieć. W 1945 roku, po zakończeniu regularnych działań wojennych, Polska znalazła się na politycznym rozstaju. To właśnie sfera polityczna wzbudzała wśród ówczesnej elity intelektualnej największe emocje. Sukcesywne instalowanie nowego systemu demokracji ludowej pośród jednych wywoływało skrajne negatywne odczucia, pobudzające ich do zaangażowania się w opozycję polityczną, co skutkowało zazwyczaj włączeniem się w podziemie antykomunistyczne bądź emigrację. U innych wzbudzało olbrzymie nadzieje związane z możliwością przeprowadzenia gruntownych reform społecznych. Pozostałych sytuacja ta pogrążyła w stanie chronicznej apatii, oznaczającej najczęściej decyzję o wycofaniu się z prowadzenia jakiejkolwiek działalności politycznej. Masoni nie byli tu żadnym wyjątkiem i powyższe tendencje były widoczne także u nich.
Jak pisał Ludwik Haas, niektórzy polscy masoni szybko zaakceptowali nową rzeczywistość. Na przykład Józef Wasowski, członek przedwojennej loży Kopernik, już w ostatnich dniach lipca 1944 entuzjazmował się nią w Lublinie i czynnie włączył się do życia publicystycznego. W wyzwolonym Krakowie Eugeniusz Thor, członek loży Przesąd Zwyciężony, został prezydentem miasta, zaś Aleksander Dacków, również członek loży Przesąd Zwyciężony, i Wacław Krzyżanowski weszli w skład ramienia Stronnictwa Demokratycznego i w skład Miejskiej Rady Narodowej. Natomiast Witold Marian Wyspiański, członek założyciel loży Staszic, już jako członek PPR objął funkcję kuratora okręgu szkolnego. Do masonów, którzy świetnie odnaleźli się w swoje miejsce w nowej rzeczywistości, trzeba zaliczyć również związanego z ruchem wolnomularskim od 1918 roku przedwojennego dyrektora Biblioteki Sejmowej Henryka Kołodziejskiego, który odegrał znaczącą rolę przy tworzeniu się tymczasowego rządu jedności narodowej. Był także później posłem na Sejm, a w latach 1947-1949 zajmował on eksponowane stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Drugą taką osobą, która idealnie odnalazła się w nowym systemie, był były członek paryskiej loży Kopernik Włodzimierz Tarło-Maziński, który w 1948 roku po krótkim aresztowaniu został przewodniczącym Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego oraz działaczem Okręgowego Komitetu Krajowej Rady Narodowej. Stosunek komunistów do masonerii jako ruchu elitarnego był zdecydowanie negatywny. Była ona traktowana jako burżuazyjno-kapitalistyczny kaprys, o czym może świadczyć m.in. definicja z Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej z 1954 roku, gdzie hasło wolnomularstwo pojawiło się jako pierwsze. Opisywała ona wolnomularstwo w sposób następujący, cytat: w dobie obecnej masoneria to w krajach kapitalistycznych jeden z najreakcyjniejszych ruchów i jest najbardziej rozpowszechniony w Stanach, gdzie znajduje się jego centrum organizacyjne. Pomimo to po 1945 roku w Polsce podejmowane były próby skonstruowania przez komunistyczne władze czegoś na kształt koncesjonowanej masonerii, jak miało to miejsce w Rumunii przez krótki czas. Zabiegał o to u ocalałych po wojnie liderów Wielkiej Loży Narodowej Polski Stanisława Stępowskiego i Mariana Ponikiewskiego, sam przewodniczący Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut. Jak pisał wspomniany już wcześniej badacz masonerii Ludwik Haas, w 1945 bądź w następnym dotarła do nich sugestia głowy państwa przewodniczącego Bolesława Bieruta, że w ramach dokonującego się przywracania porządków demokratycznych nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wznowili organizację sztuki królewskiej, czyli masonerii, podobnie jak to się stało lub właśnie szykuje się w Rumunii. Koniec cytatu. Obaj wolnomularze do tej propozycji ustosunkowali się jednak negatywnie, prawdopodobnie z obawy, ze słusznej obawy, że na możliwość daleko posuniętej ingerencji ze strony komunistycznych władz. Pozytywny stosunek Bieruta do wolnomularstwa wynikał być może z faktu jego osobistej przyjaźni z masonem i ofiarą operacji polskiej NKWD Janem Hemplem, którego uważał za swojego osobistego mistrza. Według Cezarego Leżyńskiego, autora książki Masoni bez maski, Bierut patrzył na masonerię przez pryzmat swej przyjaźni do Hempla i jego siostry, jej męża Franciszka Papiewskiego, i rzeczywiście chciał wznowienia polskiego wolnomularstwa, mając w tym oczywiście jakieś ukryte kalkulacje polityczne. Koniec cytatu. Próby reaktywacji masonerii w komunistycznej Polsce nie zakończyły się jednak na propozycjach tuż po wojnie, ponieważ w 1947 roku Bierut zastanawiał się, czy nie rozpatrzyć pozytywnie sugestii wolnomularza, członka Wielkiego Wschodu i znanego bakteriologa Ludwika Reichmana, co do utworzenia w Polsce jakiegoś bliżej nieokreślonego środowiska masońskiego.
Do odmowy przekonać miał go jednak ówczesny podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów i członek Biura Politycznego KCPZPR Jakub Berman. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek szerzej opisaną aktywność wolnomularską w pierwszych powojennych latach, to można do niej zaliczyć spotkania w ośrodku wypoczynkowym we wsi Mężenin nad Bugiem, gdzie spotykali się działacze Towarzystwa Teozoficznego oraz dawni członkowie rytu mieszanego masonerii w Polsce. Część z nich pomogła rezydentowi wywiadu emigracyjnego MSW, byłemu cichociemnemu majorowi Andrzejowi Gardzie Czajkowskiemu, który nielegalnie przybył do Polski pod koniec lipca 1949. Wśród nich była jego rodzina, a dokładniej jego ciotki, wolnomularki i teozowki Wanda Kryńska i Zofia Wieszczycka, znajome generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, związane w czasie okupacji ze Służbą Zwycięstwa Polski, ZWZ i Armią Krajową. Pomagała im także członkini Polskiego Towarzystwa Teozoficznego Sylwia Rzeczycka, która także działała w Armii Krajowej. W wyniku niespełna dwuletniej działalności komórki wywiadowczej Czajkowskiego w jej pracę udało zaangażować się szereg osób. Byli to informatorzy z kręgów cywilnych, jak i wojskowych, którzy dostarczali mu informacji na temat m.in. struktury, organizacji i działalności PZPR, transportu, przemysłu, przemian i nastrojów społecznych w państwie, stosunków na linii państwo-kościół czy działalności podziemia antykomunistycznego. Informacje te służyły później Czajkowskiemu do przesyłania raportów do centrali w Londynie. Do najbardziej spektakularnych osiągnięć komórki bez wątpienia można zaliczyć nawiązanie kontaktu z samą Niną Andrycz, żoną ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza, która nieświadomie przekazywała informacje jednej ze współpracowników Czajkowskiego. Nietypowy charakter tej komórki wywiadowczej nie umknął funkcjonariuszom komunistycznej bezpieki, którzy w sporządzonej po jej rozbiciu w 1951 roku notatce informacyjnej zauważyli, że cytat: stanowi ona niewątpliwie bardzo ważne ogniwo wywiadu na terenie kraju, różniące się swym charakterem zdecydowanie od przeciętnych siatek szpiegowskich. Jako główną cechę wyróżniającą się podano oparcie się w robocie szpiegowskiej na teozofach i masonach, którzy swoje ośrodki kierownicze posiadają przeważnie w Anglii i w Indiach. Koniec cytatu. Czajkowski działał w Polsce do 1951 roku, kiedy to 5 Wydział Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego doprowadził do rozbicia jego grupy pod zarzutami podejrzeń o szpiegostwo na rzecz służb brytyjskich. Aresztowanych zostało ponad 70 osób, wiele z nich skazano na długoletnie wyroki więzienia. Czajkowski został zaś skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano strzałem w tył głowy 10 października 1953 roku. Działalnością masonerii zainteresowała się po wojnie także grupa polskich działaczy katolickich scharakteryzowanych przez śledczych Urzędu Bezpieczeństwa jako antymasońska komórka Episkopatu Polski, kompletująca informacje na temat prawdziwych oraz domniemanych, częściej domniemanych wolnomularzy działających w Polsce. Zespół ten nieformalnie finansowany był przez prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz biskupa łódzkiego Michała Klepacza. Komórka była prowadzona przez Jerzego Krasnowolskiego, aktywistę katolickiego pełniącego w czasie okupacji stanowisko prezesa Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenie. Krasnowolski po wojnie był prominentnym działaczem Stowarzyszenia PAX i późniejszym wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej Dialog w Warszawie. Był on jednocześnie tajnym współpracownikiem o pseudonimie Stanisław Pielewski. Krasnowolski przekazywał bezpiece nie tylko wytworzoną przez komórkę dokumentację, ale i donosił na prymasa Wyszyńskiego, z którym utrzymywał znajomość jeszcze do 1957 roku.
Krasnowolski od 1946 roku aż do swojego aresztowania, które nastąpiło w 1952 i przechwycenia materiałów przez komórki, przez 3 lata przygotowywał wraz ze swoimi współpracownikami niezwykle istotne z punktu widzenia prymasa Wyszyńskiego opracowania dotyczące rzekomego związku kleru z masonerią. Jak zeznawał bezpiecznie sam Krasnowolski, cytat: Wyszyński powiedział do mnie, że interesuje go sprawa wpływów masonerii w duchowieństwie katolickim, którzy księża są masonami lub też są podejrzani o związki z masonerią. Przekazałem mu materiały opracowane na maszynie dotyczące powiązań i przynależności księży katolickich do masonerii. Koniec cytatu. Co ciekawe, z materiałów tych korzystali później także oficerowie MBP, a później także SB. Doniesienie agenturalne z listą informatorów komórki zostało umieszczone w tomie sprawy obiektowej Kryptonim Delta z 1983 roku, wytworzonym przez grupę problemową zajmującą się właśnie sprawą masonerii, działającą pod nadzorem pułkownika Adama Kwiatkowskiego. Grupa ta w ramach swojej pracy zaangażowała się m.in. w kolekcjonowanie dostępnych w archiwach bezpieki dokumentów dotyczących masonerii. W końcu 12 lutego, po ponad 20 latach od podpisania dekretu masońskiego z 1938 roku, reaktywowano Stołeczną Lożę Kopernik, jako pierwszą w powojennej historii Polski. W ceremonii tej wziął udział Mieczysław Bartoszkiewicz, przed wojną sekretarz z Rady Najwyższej Polski, który miał 33 stopień rytuszkowskiego. Wśród założycieli loży znaleźli się przedwojenni wolnomularze: działacz spółdzielczy Jan Wolski, działacz socjalistyczny Stefan Zbrożyna, działacz Stronnictwa Demokratycznego Tadeusz Gliwic, członek przedwojennego PPS Aleksander Lütze-Birk, fizyk profesor Politechniki Warszawskiej Józef Roliński, profesor historii Marian Serejski, przedwojenny wiceprezydent Warszawy w latach okupacji, komisaryczny burmistrz miasta Warszawy Julian Kulski, pedagog, pracownik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk Erasm Samotycha, czy przedwojenny urzędnik Tadeusz Wyszomirski. W loży tej działali w kolejnych latach m.in. Jan Józef Lipski, Antoni Słomiński, czy późniejszy premier Jan Olszewski. Loża ta przez cały okres PRL-u działała w ścisłej konspiracji przed władzami, nie ujawniała się także w międzynarodowym środowisku masońskim ze względu na swój opozycyjny względem władz charakter i była stosunkowo nieliczna. Loża ta ujawniła się publicznie swoje istnienie dopiero 5 września 1992 roku na Międzynarodowej Konferencji Masońskiej w Kiążeniu. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu Tomaszowi Krokowi za wykład oraz za przedstawienie działalności masonerii warszawskiej. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejne 21 grudnia o godzinie 17. Serdecznie państwa zapraszam.